Chciałem się z Państwem spotkać po raz kolejny, bo to już jest nasze kolejne spotkanie tutaj w Amicusie, ponieważ po pierwsze wiem, że te spotkania są fajne i przychodzą fajni ludzie i dlatego zawsze z przyjemnością tutaj przychodzę. Po drugie, pretekstem do tego jest ukazanie się kolejnego tomiku publicystycznych tekstów. Teraz tomik się nazywa Dziennik Chuligana i on jest świadomie tak zatytułowany, dlatego że chciałem w ten sposób oddać taki mały hołd na, oczywiście na swoją miarę, Andrzejowi Bobkowskiemu, pisarzowi, który jest trochę zapomniany, a jego Szkice piórkiem to jest po prostu jeden z najpiękniejszych i najbardziej mistrzowskich fragmentów prozy współczesnej, jaki czytałem. Niesłusznie zapomniany, ale uciekł z Europy, bo już wtedy mu nie przeszkadzała Europa, już mówił, że Europa psieje, do Ekwadoru i tam umarł. Zajmował się modelarstwem, swojego psa nazwał chuligan i sam siebie też określał jako chuligana, wobec czego ja chciałem tym dziennikiem chuligana oddać po wielu, wielu latach hołd Andrzejowi Bobkowskiemu, z którym łączy mnie to, że mieszkał kiedyś na krakowskich Dębnikach, gdzie ja mieszkałem i tam nauczył się różnych takich niezbyt cenzuralnych, ale bardzo soczystych ripost, którymi raczył swoich przeciwników, Miłosza i innych, których uważał za komuchów już wtedy. I na przykład odpowiadając na jeden z tekstów takich wiernokomunistycznych polskiego publicysty, odpowiedział mu na sam koniec: no i jak pan teraz wygląda, jak Javier Błonda? A to jest właśnie Zdębnik, tak? Zdębnik to też jest dużo takich niecenzuralnych rzeczy, ale no, soczystych. Więc ten Andrzej Bobkowski mi się bardzo podobał zawsze, jego pisanie jest niezwykłe. Jak Państwo gdzieś dorwiecie Szkice piórkiem, to tak na lato można sobie smakować strona po stronie, bo naprawdę jest co smakować, jest to piękny kawał prozy pisany cudownym językiem. I myślę, że Bobkowski jest niesłusznie tak dzisiaj właściwie słabo nagłośniony, no bo nie powiem zapomniany, bo ci, co chcą, to oczywiście go znają. I o tym Andrzeju Bobkowskim, ale ponieważ tak Państwa dużo i tak stoicie, i tak mi żal jest Was, ale nie wiem, gdzie tu możecie jeszcze usiąść. Jeszcze tutaj chyba trochę jest miejsc gdzieś, no jest tyle chyba. Zacznę już o tym Mahomecie nieszczęsnym, więc jeden z zamachowców z Londynu, to dzisiaj się dowiedziałem, był nagrodzony Nagrodą Europejską, dlatego że napisał wspaniały esej o prześladowaniu mniejszości w Europie. Wspaniały esej napisał i rzucił się młotkiem potem na przechodnia. Także taki subtelny intelektualista. Na pogrzebie tych zamachowców było 130 imamów. 130 imamów było. I oni mówią, że oni są religią pokoju i takiej wolności, swobody. Tak. 130 imamów przyszło żałować tych ludzi. I tak zachodzi pytanie, gdzie my żyjemy, tak? Bo jednak bardzo szybko, nawet od spotkania do spotkania, bo pamiętacie Państwo, jak na poprzednim spotkaniu nadmieniałem trochę o tym islamie, to wiele osób tak z niedowierzaniem kręciło głową, że a to takie bajki o żelaznym wilku, do nas to nigdy nie dojdzie i nas to nie dotyczy. No dziś już minęło niedużo czasu, a dużo się zmieniło, prawda? Już dziś poważnie rozważamy, kiedy na naszych ulicach dojdzie do kłopotu z wojującym islamem. I do zastanowienia skłoniło mnie to, że w kościele od jakiegoś czasu słyszę, że został ustanowiony i jest praktykowany Dzień Islamu w Kościele. I niezmiennie wprawia mnie to w osłupienie, bo to tak jakby może Dzień Ateisty wprowadzimy w Kościele, albo Dzień Satanisty. Dzień Satanisty w Kościele, bo im też się coś należy przecież. Prawda? Z nimi też możemy uprawiać jakiś ekumenizm. No bo nie można być tak nietolerancyjnym, żeby nie tolerować satanistów. No jak to tak? Istnieją nasi bracia sataniści, a my ich nie tolerujemy. Powinniśmy ich przyjąć pod własny dom.
pod własny dach i udzielić gościny, no bo sataniści również, należą im się wszelkie prawa przecież, już ateistom, dzieci Boże i w ogóle, chociaż wybrali innego Pana. Więc ja traktuję dzień islamu w Kościele podobnie jak dzień ateisty w Kościele. Można Dawkinsa zaprosić do Kościoła i niech nam wygłosi wykład, najlepiej z ołtarza, na temat tego, jak nie ma Pana Boga. Dlaczego nie ma Pana Boga? Dowody na nieistnienie Pana Boga. Właściwie to byłoby pouczające, bo gdyby im pozwolić na wygłaszanie tych dowodów, to byśmy zobaczyli, jak oni są głupkowaci po prostu. No. Jak płytkie myślenie za tym wszystkim stoi. Ale nie chciałem o tym mówić, bo teologiem nie jestem, tylko no, ten islam. Więc my żyjemy dziś, realnie żyjemy w przestrzeni od Chrystusa do Mahometa. To jest przestrzeń realna, która została zbudowana przez wydarzenia, które nas dotyczą. I ta przestrzeń to jest przestrzeń od dobra do zła. Niestety. Bo jak weźmiemy nauczanie Jezusa Chrystusa, to jest to nauczanie mówiące o pokorze, wyrozumiałości, spokoju i nieprzejawianiu agresji. A także o tym, że wszyscy ludzie są równi. Wszyscy ludzie są równi, a świat dzieli się na sferę sakrum i sferę profanum. Sfera sakrum to wszystko jest w tym pięknym wystąpieniu Chrystusa, gdzie on mówi: oddajcie Bogu to, co boskie, a cesarzowi to, co cesarskie. To jest wynalazek chrześcijaństwa, że potrafiono rozdzielić sferę państwową od sfery religijnej. I dziś prawo religijne nie jest prawem państwowym, chociaż czasami może byłoby to i lepsze, ale nie jest. W islamie nigdy tego rozróżnienia nie było. Jeżeli w islamie pojawiła się jakakolwiek myśl prawotwórcza, państwowotwórcza, to jest ona zawsze oparta o religię. Nie ma w świecie islamu rozważań teoretycznych o państwie, o prawie i o prawach obywatela. Obywatel nie istnieje jako pojęcie. Istnieje natomiast człowiek, który jest w tej islamskiej teodycei gdzieś tam umieszczony, i tenże człowiek dzieli się na dwie kategorie. Na kategorię wyższą, czyli wiernych, tych, którzy wierzą w Boga jedynego, wszechmogącego, Allaha, niech mu zawsze będzie chwała, i tych, którzy w to nie wierzą. Ci, którzy w to nie wierzą, są ludźmi drugiej kategorii, gorszymi. Wobec tych ludzi nie ma powinności moralnych takich, jakie istnieją wobec współbraci w wierze. I gdyby tu był imam, może jest, to zapraszam na scenę, to moglibyśmy dyskutować o wszystkim, ale temu by nie zaprzeczył, że istnieje dwuwartościowość. Taka trybalistyczna dwuwartościowość, plemienna dwuwartościowość. Takie myślenie plemienne, z którego my wyrośliśmy jako łacińscy Europejczycy, dawno wyrośliśmy z tego, to ta plemienna mentalność pozostała i w Żydach, i w Arabach. Niezależnie od tego, jaką wyznają religię. Mają taką mentalność. I ta mentalność zakłada dwuwartościowość. Powinności moralnych, aksjologicznych. I dziś, gdy zadajemy sobie pytanie, a powinniśmy sobie już zadać pytanie pierwsze, jak islam nas widzi, nas, Europejczyków? Bo islam nie rozróżnia tych wszystkich dystynkcji, które my rozróżniamy, prawda? Francuz, Niemiec, nie. Europa to Europa. I islam widzi Europę dosyć płasko. Jako po pierwsze miejsce, w którym panuje zepsucie obyczaju, rozpad rodzin, ale także... Może to będzie niedelikatne, co powiem, ale dosyć obrazowe. My spoglądamy na wyznawców islamu, a szczególnie na Arabów, z pewną nutą wyższości, mówiąc brudasy. Tak? Często, no, często zdarza się gdzieś w kolokwialnych rozmowach prywatnych oznaczać ich tym terminem brudasy. Oni na nas patrzą jak na brudasów. Ponieważ
proszę wybaczyć teraz taką dosłowność opisu, ale ona jest konieczna, żeby zobaczyć różnicę mentalności. Oni uważają, że my jesteśmy ludźmi dzikimi, ponieważ, to cytat z pewnego mojego rozmówcy wyznającego islam, wcieracie ekskrementy w swoją skórę. To jest dla nich niepojęte. Jecie oboma rękami. Ci dzicy Europejczycy jedzą oboma rękami. Jedzą też lewą ręką, która w islamie służy do czynności higienicznych. Tylko i wyłącznie. Podanie komuś lewej ręki jest wielką obrazą i jest właściwie nieczyste. Z jasnych powodów. Ablucje muzułmańskie, wiecie państwo, jak wyglądają. Dlatego często w krajach zachodniej Europy w toaletach są odciski butów na sedesie. Więc patrzą na nas jak na brudasów. Patrzą na nas jak na zepsutych ludzi, którzy pozwalają swoim kobietom po pierwsze chodzić swobodnie i robić co chcą, co jest wielkim zepsuciem obyczaju z ich punktu widzenia. Po drugie pozwalają swoim kobietom ubierać się nieskromnie. Po trzecie nie potrafią utrzymać rodzin, bo ciągle się rozwodzą albo mają po jednym dziecku, albo w ogóle nie mają dzieci. Podczas gdy oni, co by o nich nie mówić, to są bardzo religijni, te rodziny są bardzo religijni, to pierwsze, a po drugie są bardzo rodzinni i te rodziny są wielopokoleniowe. Potrafią żyć w jednym miejscu, w jednej wiosce, w jednym muzarafie, który bierze nazwę od tej rodziny. To rodzi oczywiście pewne problemy, potem i genetyczne, ale ta rodzina żyje bardzo blisko z sobą. I oni na nas spoglądając, uważają, że jesteśmy gorsi. A jeżeli przyjeżdżają tu, bo tu jest wyższy poziom życia niż gdzieś tam, gdzie żyją, to nie odczuwają wdzięczności za gościnę czy za zasiłek. Tylko, że my jesteśmy im winni przysługi, ponieważ jesteśmy gorsi. Zasady dymia, czyli zasady współżycia z dwoma innymi religiami księgi, czyli judaizmem i chrześcijaństwem, wyraźnie precyzują, że i chrześcijanie, i Żydzi są gorsi. Powinni ustępować miejsca na ucztach, w środkach komunikacji, powinni się inaczej ubierać, nie powinni nosić własnych symboli religijnych wyeksponowanych, nie powinni nosić mieczy, tam mnóstwo, nie powinni być w dzwony, nie powinno być krzyży w przestrzeni publicznej. To są zasady dymi i te zasady panują w państwach islamskich. Tam, gdzie rządzi prawo szariatu, czyli w Arabii Saudyjskiej, w Pakistanie, oczywiście w różnym natężeniu. Ale jeżeli zapytacie państwo, ile kościołów katolickich czy chrześcijańskich jest w Arabii Saudyjskiej, to odpowiedź brzmi, że dziś zero. Dziś zero po prostu. Kiedyś istniały, teraz już nie. My jesteśmy dla nich końmi pociągowymi. Czyli oprócz takiego podatku, który w islamie jest obowiązkowy, czyli oprócz zakatu, który nawiasem mówiąc jest dosyć sprawiedliwy, bo nigdy nie przekracza 10%. Więc islam pod tym względem nie jest łupieszczy. 10% nie wolno więcej brać. To od chrześcijan i od Żydów bierze się jeszcze dodatkowy podatek dżizja. To jest podatek od niewiernych. I ten podatek może być nawet 90% albo i więcej, w zależności od tego, ile wytrzymają. Bo to już wymyślił Mahomet, który jak przyszedł do Medyny, to miał do czynienia z Żydami. Tam były dwie duże dzielnice, które były opanowane przez plemiona żydowskie. Oba te plemiona zostały podbite przez Mahometa, ale zauważył, że jego wojownicy nadają się do walki, nadają się do długich podróży, ale nie nadają się do uprawy pola i do zwykłej pracy. Może kobiety się nadają, ale to one znowu słabsze i to też taki kłopot. Więc ktoś musi na tych muzułmanów pracować. To była obserwacja Mahometa i on wymyślił podatek dżizja, że Żydzi będą na nas pracować.
Czyli to wszystko, co oni wypracują, to my im zabierzemy. Potem jeszcze trafili się chrześcijanie, to ich też tak łupiono. I dlatego przez na ziemiach chrześcijańskich, które zajął islam, dziś chrześcijan jest niewielu. Bo chociażby ze względów ekonomicznych przechodzili na islam, żeby po prostu nie być łupionymi przez wojowników proroka, którzy do wojowania się nadają, ale do pracy. Zresztą do dziś tak jest, że jak państwo pojedziecie na zachód, to zobaczycie, że w dzielnicach muzułmańskich to kwitną sklepiki z owocami, handel, kawiarenki, ale żeby tam jakaś wytwórczość szalała, czy jakaś taka ciężka praca, nie bardzo, ja tak nie zauważyłem. Może miałem takie szczęście, że nie widziałem że ich ciężkiej pracy. Oni wolą niewolników. Zresztą im bardzo pasowało, że w epoce niewolniczej, kiedy Ameryka potrzebowała czarnych rąk do pracy, to przecież Arabowie byli tymi, którzy łapali tych niewolników i sprzedawali. Im to bardzo pasowało, oni to lubią. I dlatego dziś, jak powstało państwo islamskie, to i w Mosulu, i w Rakce natychmiast otworzono targi niewolników i niewolnic. I tam sprzedawano jazydki, chrześcijanki, no, różne narodowości i wyznania. I do dziś to trwa, tylko że dziś państwo islamskie jest w defensywie. W Mosulu, największym mieście, które podbiło państwo islamskie, to jeszcze może 15-20% terytorium jest opanowane. Starówka mosulska jest opanowana przez państwo islamskie, a już w pozostałych dzielnicach są Kurdowie i wojska irackie. Więc to im się kurczy, ale jak tylko mogli zbudować kalifat, to go zbudowali na siódmowiecznych zasadach, na zasadach kalifa Umara. Bo oni w ogóle chcą wrócić do tamtych czasów. To były dla nich dobre czasy. Dobre czasy się właściwie ostatecznie skończyły gdzieś w XIII wieku i do dziś nie wróciły. Ale mają nadzieję, że wrócą. Mają problem, ponieważ jakieś pół roku temu stracili miasto Dabik. A miasto Dabik miało być takim miastem symbolicznym, które jest przewidziane w tej islamskiej apokalipsie, że tam miał właśnie przyjść Jezus, stanąć na czele wojsk islamskich i pokonać Rzym. W takiej zasadniczej wielkiej bitwie pod Dabik Rzym miał zostać pokonany, miał przeżyć niewielu wojowników, ale na czele z Jezusem Chrystusem. On ma być wodzem wojsk islamskich. Tego Chrystusa mamy wspólnego z islamem, tylko że jest to trochę inny Chrystus, dlatego że oni dopisali do Nowego Testamentu nieco takich legend oddających ich mentalność. I tam są legendy, na przykład jak Chrystus stwarzał ptaszki i one latały, bo on chciał, żeby latały, albo nawet jak doprowadził do śmierci jakiegoś chłopca, bo mu się nie podobał. Takie nie możemy wierzyć wyznawcą islamu, jeżeli chodzi o ich cytaty przygotowane z Ewangelii czy z Nowego Testamentu. Oni je zmieniają. W Ewangelii świętego Łukasza dopisali, że Chrystus żądał karania głową bluźnierców, ścinania bluźnierców. I mają taki cytat z Ewangelii i nim cały czas się posługują. Ja to sprawdziłem, nie ma takiego cytatu w naszym układzie Nowego Testamentu, więc polegam na doktrynie nauczycielskiej Kościoła, a nie na doktrynie islamu w tym wypadku. I namawiam, żeby tak czynić w dyskusjach z islamem, no bo skoro dni Kościoła w islamie, no to rozumiem, że jakaś dyskusja tam ma być. Już tak na marginesie wspomnę, że teologicznie termin ekumenizm dotyczy chrześcijaństwa, czyli powrotu chrześcijaństwa jakby do pierwotnej jedności. Ale termin ekumenizm nie dotyczy judaizmu, islamu, buddyzmu, szintoizmu czy taoizmu. To są inne religie, to są zupełnie inne porządki wartości. W islamie dobre jest to, co chce Allah, a niedobre jest to, czego on nie chce. Ale ponieważ sury w Koranie są sprzeczne, ponieważ w jednych surach Allah mówi: bądźcie miłosierni, sprawiedliwi dla innych, a w drugich surach mówi: ścinajcie głowy, walczcie, prowadźcie dżihad, aby islam opanował cały świat. No i teraz
istnieje taka dwuwartościowość logiki w islamie. Ona jest inna niż nasze myślenie logiczne. My myślimy przyczynowo-skutkowo. Mamy wydarzenie, przyczynę, wyjaśnienie i to wszystko musi być racjonalne. Tutaj w takim normalnym naszym rozumieniu nie dopuszczamy takiej wielkiej interwencji Pana Boga w tym, co się dzieje w naszym zwykłym życiu. Może to jest niedostatek naszej wiary, ale tak jest. Natomiast wierzący muzułmanin ma tego Boga na co dzień i wszędzie. On wierzy w możliwe i niemożliwe zarazem. Dla niego logika dwuwartościowa, wzajemnie wykluczająca się, wcale nie jest nie do przyjęcia. Jest takie niemieckie słowo jain, ono znaczy tak nie. To jest doskonałe słowo, które charakteryzuje myślenie w islamie. Może być tak i to może być dobre, może być nie i to samo może być złe. W zależności właściwie od pogody, nastroju, imama, który to nam wytłumaczy, bo większość wyznawców islamu nie zna Koranu w całości, bo też większość wyznawców islamu nie zna arabskiego, a Koran jest pisany po arabsku, jego tłumaczenia nie oddają istoty. Dwuwartościowa logika dla nich jest dopuszczalna, ale niedopuszczalne jest tworzenie wyobrażeń najwyższego. Dlatego w islamie sztuka ogranicza się do kaligrafii i ornamentyki. Tam wielkiej sztuki innej nie ma, można ptaszki jeszcze malować, bo ptaszki są ulubionymi zwierzątkami wyznawców islamu, a koty, psy to są przeklęte zwierzęta i tych zwierząt się w domu nie trzyma albo się je prześladuje. To też nas różni od wyznawców islamu, że mamy inny stosunek do zwierząt. Dla nich zwierzątko domowe przyjemne to ptaszek. Wszystkie inne są podejrzane, bo tam się może wcielić szatan. Realnie się może wcielić. Więc ja mogę narzekać na ten islam oczywiście i wygadywać tendencyjnie na islam, ale z naszego punktu widzenia ważne jest, żebyśmy im się przyjrzeli, żebyśmy im spojrzeli w twarz i zrozumieli ich sposób myślenia, bo on jest inny. Oni są naprawdę z innej planety. Przybyli z innej planety, dla nich pewne rzeczy, które dla nas są niedopuszczalne, dla nich są normalne i odwrotnie. Dla nich jest niedopuszczalne, żeby kobieta na ulicy szła sama, a jeszcze paliła papierosa. To jest niedopuszczalne, to jest szokujące. A dla nas niedopuszczalne jest, żeby 8-letni chłopak poderżnął barana własnoręcznie. To jest niedopuszczalne, no bo jak tak można szkolić dziecko w takim okropieństwie? A dla nich to jest przejście w ten wiek męski. Można to zrobić i trzeba to zrobić, tak? Chłopiec musi się nauczyć podrzynać gardło. To jest podstawowa umiejętność. Dlatego to też w islamie jest duże umiłowanie do narzędzi tnących i dźgających. Oni to lubią używać i potrafią. To się skarżą wszyscy policjanci, że jak mają do czynienia z bójkami z Arabami czy wyznawcami islamu, to ciągle te noże gdzieś idą w ruch. Małe, ale ostre. Oni to potrafią, bo od dzieciństwa z tym mają do czynienia. Dla nich pewne rzeczy nie są szokujące. Upuszczanie krwi ze zwierzęcia, kiedy ono tam drga i ma konwulsję, jest rzeczą normalną, tak? To jest po prostu halal. Tak się czyści mięso z trującego płynu i tyle. A dla nas jest to nie do przyjęcia, jakieś męczenie zwierząt. Oni nie znają pojęcia męczenia zwierząt swoją drogą. Więc mówię o tym islamie, ponieważ islam zaczyna nam towarzyszyć, także w Polsce. Już nie mówię o tych zamachach, bo na ten temat powiedziano już wszystko i będę mnożył tylko truizmy, mówiąc dlaczego, po co, kto, jak to będzie dalej. To może jak będziemy rozmawiać, to Państwo mi zadacie pytania. Ale chcę powiedzieć, że w Polsce dziś krzyżują się wpływy i pieniądze czterech islamskich metropolii. Turcji. Odkąd pan prezydent Erdoğan został dyktatorem tureckim i złamał układ, który wprowadził Kemal Pasza Atatürk, czyli złamał świeckość państwa, bo de facto złamał, władza już nie jest armia już nie jest hegemonem w Turcji, to odkąd mu się to udało, to zaczyna tworzyć taką państwowo-użyteczną wersję islamu. Ten islam jest inny niż islam arabski, islam turecki.
ten islam zawsze był związany z Imperium Osmańskim. I dziś to jest taki nacjo-islam. To jest, nie potrafię znaleźć lepszego słowa, ale to słowo oddaje jakby cechy islamu tureckiego. To jest islam, który jest islamem tureckim właśnie. Nie innym, tylko tureckim. I Turcy powinni sobie pomagać, ta wspólnota turecka jest ogromna w Europie, a pieniądze od pana prezydenta płyną poprzez Białoruś. Dlaczego płyną poprzez Białoruś? Bo pan prezydent dogadał się z Putinem. Jak państwo wiecie, niedawno jeszcze się kłócili, ale Turcy, naród handlowy, potrafią szybko zmieniać sojusze. Dziś Turcy są jednymi z najbliższych sojuszników Moskwy. Spotykają się. Ostatnio na takim trójstronnym spotkaniu w Kazachstanie, w Almacie, spotkali się liderzy Iranu, Turcji i Rosji. Stany Zjednoczone zostały wyautowane jakby z tej zabawy. Dlaczego, to oczywiście porozmawiamy. Ale ten islam turecki zagnieździł się o dziwo na Białorusi. A co my wiemy o Białorusi? Nic nie wiemy. Białoruś jest naszym sąsiadem. A wiemy tylko, że jest tam Łukaszenka, że jest w miarę porządek, że Rosjanie ich tam straszą i tyle wiemy. I jakaś jest mniejszość polska, która ma kłopoty, bo ten Łukaszenka czasami ich tam prześladuje. Tymczasem na Białorusi powstają meczety budowane za pieniądze tureckie. Tam bardzo dużo pieniędzy tureckich płynie i tą drogą mają płynąć też do Europy. Do Polski też wpływają pieniądze tureckie. I jest to jeden z tych takich filarów finansowych polskiego islamu, ale nie najważniejszy. Dużo ważniejsze są pieniądze płynące z Arabii Saudyjskiej. Z Arabii Saudyjskiej, która otwarcie przyznaje, że wspiera wahabicką wersję Koranu, czyli taką wersję powstałą po XVIII wieku, a mówiącą, że należy wrócić do literalnej interpretacji Koranu i do życia pierwszych muzułmanów. Bo zasady życia w czterech pierwszych kalifatach, jak się je nazywa, prawowiernych, były idealne. Świat powinien wrócić do zasad z tych pierwszych kalifatów po VII wieku, po Mahomecie. I Arabia Saudyjska prowadzi bardzo wyrafinowaną politykę, której my nie widzimy. Arabia Saudyjska dąży do tego, żeby Europa upadła. Ale nie dlatego, że widzi w Europie jakiegoś konkurenta, czy chrześcijaństwo. Nie. Kalkulacja jest bardzo finansowa. Jak Europa upadnie, to Saudowie poprzez różne fundusze powiernicze i inne instytucje finansowe wykupią wszystkie europejskie firmy, a przynajmniej te znaczące. I one będą sobie działać, a ich pracownicy nawet nie będą wiedzieli, że należą do Saudów. Tak dzisiaj już jest. Wiele firm, korporacji międzynarodowych już ma bardzo duży udział petrodolarów z nadzatoki i o tym nie wie. Bo my myślimy, że Arabia Saudyjska to taki egzotyczny, dziwny kalifat niemalże, królestwo, a to ogromne pieniądze, które już są inwestowane od dwóch pokoleń, duża już kultura finansowa, różne instytucje przykrywkowe i tak dalej. No Real Madryt, tak? Ostatnio pozbył się krzyża ze swojego herbu. Dlaczego? Bo petrodolary tam przyszły. Prawda? Dlaczego kupują kluby piłkarskie? A jak można oddziaływać na ludzi lepiej niż przez futbol? Więc Arabia Saudyjska prowadzi sprytną politykę przejmowania tego, co wartościowe w Europie po jak najniższej cenie. Od kogo się tego nauczyli? Może od swoich starszych braci. No. W końcu żyli w symbiozie przez tyle lat, że to myślenie promieniowało. To jest oczywiście konkurencyjny wobec starszych braci system finansowy, ale on działa. Stąd też tu w Polsce Arabia Saudyjska bardzo mocno inwestuje w edukację, w poznawanie naszej mentalności. Niedawno gazetę zaczęli wydawać, pilot z Arabii Saudyjskiej przyjechał do Warszawy, nazywa się Al-Zahrani i wydaje gazetę. Nikt tej gazety nie widział na oczy, ale on wydaje gazetę.
No, no czasami można ją zobaczyć, za darmo można ją dostać zresztą. Pojawiły się kioski Al-Zahrani, 4 chyba naliczyłem w Warszawie. Dużo pieniędzy z Arabii Saudyjskiej płynie do meczetu na ulicy Wiertniczej. No i tak to się tam odbywa. Trzecie źródło finansowania to jest Pakistan. O dziwo, Pakistan, który u nas uchodzi za kraj biedny, zacofany i w istocie taki jest, posiada bardzo dobre służby specjalne i pewną wersję islamu, która konkuruje z Saudami. I tutaj pojawiają się czwórki z Pakistanu. Dwóch w takiej czwórce jest zwykle bogobojnych, bardzo takich modlących się, a dwóch młodych, rzutkich, poznających teren i usiłujących stworzyć jakąś wizję przejęcia ummy, czyli wspólnoty islamskiej. Bo jak mówię, wszystkie te centra walczą o przejęcie wspólnoty islamskiej w Polsce. Nie dlatego, żeby ona była wielka czy jakaś wpływowa, tylko dlatego, że Polska jest ważnym krajem. Polska jest ważnym krajem takiego tranzytu między wschodem a zachodem. Oni to już od dawna widzą. I wreszcie czwarte źródło kapitału to jest Malezja. Malezyjczycy są inni niż Arabowie, są grzeczni, mili, cisi, ukryci, ale mają też islamskie cele. I inwestują tutaj spore pieniądze. Jak Państwo się domyślacie, wszystkie te pieniądze nie są inwestowane za wiedzą naszego fiskusa. Czyli nie tworzą tutaj firm, fundacji, towarzystw, które mają regony, NIP-y, płacą podatki, tylko oni to załatwiają inaczej. Taką metodą hawali. Hawala polega na tym, że ja się umawiam z kimś, że ktoś komuś innemu przekaże pieniądze. Więc ja temu komuś daję pieniądze, a ten ktoś daje znać, żeby tamten ktoś inny przekazał te pieniądze komuś innemu. I tak może być, że ja, nie wiem, w jakimś tam Erbilu przekażę pieniądze komuś i w tym samym czasie ktoś inny przekaże pieniądze w Nowym Jorku komuś. Nie ma śladu, pieniądze nie fruną, nie płyną, a jednak są przekazywane z ręki do ręki. Islam bardzo lubi pieniądze z ręki do ręki. Nie lubi wytwarzać dokumentów, kwitów i tak dalej, i tak dalej. Zresztą kalifat jako taki nie znosi biurokracji, ponieważ biurokracja ogranicza ilość członków. Członkowie, na przykład Al-Kaida była organizacją, jest dalej, organizacją etatystyczną. Jakkolwiek by to nie brzmiało zabawnie. Czyli mieli mnóstwo formularzy, druczków, tam wypełniano wszystko i wszystko, urlopy udzielano nawet bojownikom i wypłacano te urlopy. Osama Bin Laden stworzył, on czy nie on, nieważne, ktoś stworzył po prostu korporację terrorystyczną, która wytwarzała mnóstwo dokumentów, dlatego potem można ich było bardzo łatwo wyłapywać, bo te dokumenty gdzieś tam wpadały i nawet po listach płac można było do nich trafiać. Kalifat Bagdadiego tego nie robi. Tam nie, panuje antybiurokracja, co dla wschodu w ogóle jest dziwne, bo wschód uwielbia biurokrację. Natomiast kalifat opiera się na zaufaniu, ale zaufaniu do Boga. Jeżeli jest kalif, to znaczy, że Bóg go naznaczył. Jeżeli ktoś się przeciwstawia woli kalifa, to przeciwstawia się woli Boga. Dlatego islam nie uznaje demokracji. Nie dajcie sobie Państwo wcisnąć do głowy tej ich opowieści o tym, że islam jest demokratyczny. Skąd? Gdzie? W Arabii Saudyjskiej może? Islam jest niedemokratyczny z natury, bo to Bóg wyznacza przywódcę. A przywódca jest spełnieniem woli Boga. Tam nie ma papieża przecież, nie ma centralistycznego kościoła oddzielonego od państwa. Wszystko jest zlane z państwem. Islam nie ma bez państwa, bez myśli o państwie i o prawie. Nie ma. Dlatego prawo szariatu jest prawem na wskroś religijnym. Islam zresztą jest religią bardzo dużych ograniczeń. Żeby być wiernym wyznawcą islamu, to trzeba się nauczyć mnóstwa ograniczeń, począwszy od czynności ablucyjnych, poprzez czynności seksualne, społeczne, poprzez zarabianie pieniędzy, poprzez pięcioczasową modlitwę w ciągu doby i też odpowiednie gesty, obmywanie się i tak dalej. Wszystko to trzeba mieć w głowie. To nie jest łatwe.
Trzeba się tego na pamięć nauczyć, bo to nie wynika z żadnej logiki. Po prostu tak jest. Allah tak kazał i koniec. Allah tak kazał Mahometowi. Mahomet był niepiśmienny, nic nie napisał. Jego towarzysze to słuchali, ale minęły lata. Jak się zorientowali, że wyginą w bitwach, to wtedy zaczęli spisywać dopiero. I jest tych układów Koranu chyba z 15, ale dwa są takie zasadnicze i najbardziej chyba popularny to jest ten układ Al-Buhariego, gdzie te sury są ułożone. One nie są też logiczne, bo jedna sura nie wynika z drugiej. Państwo niedługo będziecie mieli możliwość zapoznania się z Koranem, dlatego że rozpoczął się wyścig pomiędzy Turcją i Arabią Saudyjską, kto szybciej wydrukuje Korany w polskiej wersji. I rozda je za darmo. Jak pojedziecie Państwo w tym roku do Turcji, to prawdopodobnie będziecie dostawali za darmo Korany w języku polskim. No, będzie dużo Koranów po prostu. I, no, ale jeszcze za darmo były? Bo nie wiem, tak? Po polsku? W układzie Bielawskiego, w tłumaczeniu Bielawskiego? A. No, to taki erzac, tak. No, no i ten też... Ten też chyba będzie, te Korany, nie wiem jakie one będą, ale są drukowane na gwałt teraz i w Arabii Saudyjskiej, i w Turcji, bo zaczęli Turcy, jak Saudowie się zorientowali, to też zaczęli, bo uznali, że to jest, Polacy też muszą dostać teraz dużo tego Koranu, żeby zaczęli czytać, myśleć o tym. Więc ja oczywiście trochę nieprzychylnie się wypowiadam o tym islamie i trochę z przymrużeniem oka traktuję różne ważne i święte dla nich rzeczy, ale czynię tak dlatego, że oni sami nie traktują tego poważnie. Wielu z nich oczywiście udaje bogobojnych i poważnych wyznawców islamu, ale w życiu, spotykając wielu wyznawców islamu, no może spotkałem kilkunastu takich, o których bym powiedział, że są naprawdę wierzący. I oni zwykle odchodzą w stronę jakiejś takiej mistyki. Te ich czynności religijne, to myślenie religijne przenosi ich trochę w inny wymiar świata. I to już nie chodzi nawet o sufi, którzy są zwalczani i przez szyitów, i przez sunitów, a są najbardziej tacy uduchowieni w islamie. I jest ich mało, ale wyznawcy sunnityzmu po prostu też, jeżeli są bardzo praktykujący i wierzący, to oni odrywają się trochę od świata i żyją w kręgu swoich własnych takich religijnych, często bardzo głębokich myśli. Bo islam w tej wersji sunnickiej ma ten problem, a jest go... Ponad miliard ludzi wyznaje islam w wersji sunnickiej, czyli to jest większość, ponad prawie 90% wyznawców islamu, może troszkę mniej. Ma ten problem, że jest nieinstytucjonalny, że właściwie każdy imam tworzy wokół siebie pewną interpretację Koranu i pewną wspólnotę wiernych. I one mogą się różnić między sobą bardzo diametralnie. Dlatego trudno jest dziś powiedzieć, że każdy islamista to jest wróg. Tak jak często się mówi w publicystyce, czy nawet w mediach, że każdy wyznawca islamu to wróg. Ja bym nie powiedział, że wróg, po prostu inny, zawsze, trwale inny od nas. Jest trwale inny. Jeżeli go zrozumiemy, to będziemy potrafili z nim rozmawiać. Z przyjaźniami bywa różnie, jak to między ludźmi, ale prorok nie zalecał przyjaźni z niewiernymi. No to z niewiernymi po prostu. Żydzi też są niewierni. Bo Żydzi, co nam zarzucają wyznawcy islamu? Że jesteśmy politeistami, czyli wierzymy w trzech bogów zamiast w jednego. Bo dla nich niepojęte jest ta trójjedność Boga w trzech osobach. Więc uważają, że wierzymy w trzech bogów. A Żydom zarzucają, że sfałszowali Biblię. Po prostu sfałszowali Biblię, bo przecież Noe jest też prorokiem w islamie. Mojżesz, Abraham, wszyscy oni są prorokami w islamie. Tylko, że Żydzi sfałszowali Biblię i dostosowali ją do swoich potrzeb. Tymczasem to Mahomet, jako ostatni najważniejszy prorok, wyjaśnił wszystko to, co rozpoczął wyjaśniać w nowych czasach Jezus Chrystus. Jezus Chrystus był wielkim prorokiem, ale Mahomet był większy od Jezusa Chrystusa. I to nie Chrystus odbył podróż po niebie, tylko Mahomet. Gdzie w czasie tej słynnej podróży na takim dziwnym zwierzaku ze skrzydłami u kopyt i głową kobiety,
a tułowiem konia, on odbył podróż przez niebo, gdzie spotkał się z Issą, czyli Jezusem, Musą, czyli Mojżeszem, spotkał się z Abrahamem, w końcu wylądował w Jerozolimie, na wzgórzu, na którym teraz znajduje się meczet Al-Aqsa i stamtąd został wzięty do nieba z powrotem, razem z tym koniem. To się działo w ciągu jednej nocy. Problem islamu polega na tym, że nie wszyscy uznali, że objawienia skończyły się wraz ze śmiercią Mahometa, a ponieważ Mahomet nie posiadał dziedzica, nie miał syna, miał tylko córki, to jeden z zięciów Mahometa, Ali, mąż Fatimy, jego córki, miał dalej objawienia. I tych objawień nie uznali już zwolennicy tradycji, czyli sunny. Ale za tymi objawieniami poszli szyici. I szyita, czyli Shia Ali, to znaczy świadek Alego. Szyici poszli za tymi objawieniami i tam dlatego odłam szyicki, który podzielił się na sekty, bardzo dużo sekt jest wśród szyitów, jest bardziej sformalizowany. Tam są ajatollahowie, którzy pełnią jakby rolę takich naszych quasi-biskupów. Ten kościół jest bardziej zinstytucjonalizowany, ale o dziwo bardziej dostosowany do współczesnego świata. Są sekty szyickie, które dopuszczają europejski ubiór kobiet, picie alkoholu, alawici nie mają ramadanu. Alawici to jest sekta, z której pochodzi Bashar al-Assad, prezydent Syrii dzisiejszy. Więc oni są bardzo rzeczywiście zróżnicowani, podzieleni. Dla sunnitów są niewiernymi, bluźniercami i jeżeli ktoś by zapytał, kogo najbardziej mordują dziś ekstremiści muzułmańscy poza Europą, to mordują muzułmanów. Swoich braci sunnickich za to, że mają odchylenia, na przykład żują gumę, palą papierosy, to już jest, może być kara śmierci za to. Za używanie telefonu komórkowego, obcięcie ręki. No, to są kary z państwa islamskiego dzisiejszego, tak? Jak słuchałem świadków, to tak mi mówili. Więc gumy nie wolno rzuć, bo tam dopatrzyli się, że są jakieś substancje, które mogą pochodzić ze świni. Nie wiem, to jest żelatyna czy coś tak. To może pochodzić ze świni i oni gumę wyeliminowali. Guma jest nie halal. Haram jest, czyli jest zakazana. Zresztą haram jest, właściwie w państwie islamskim haram jest wszystko, za wyjątkiem bojowników. Bo bojownicy mogą wszystko. I nawet piją wódkę i robią różne inne rzeczy. Czeczeńcy na przykład w państwie islamskim robią co chcą. Więc to, co jest haram i co jest halal, to orzeka sąd szariacki złożony z miejscowego przywódcy, miejscowego duchownego i jakiegoś autorytetu. I sąd szariacki też kieruje się całym zestawem przepisów, które są interpretacją Koranu. Czyli z Koranu wychodzą pewne przepisy, a one potem są interpretowane. Żeby Państwa nie zanudzić, ja o tym islamie już przestanę mówić. I wytłumaczę, dlaczego uważam, że żyjemy w przestrzeni między Jezusem a Mahometem. Dlatego, że to jest jedyna przestrzeń duchowa, jaka Europie została. Nie ma innej przestrzeni duchowej już. Wszystko to, co wytworzyła Europa protestancka, to albo w tej chwili zmierza do rozważań na temat Jezusa Chrystusa i do powrotu gdzieś tam w pobliże katolicyzmu, albo się rozmyło i przestało istnieć. Anglikanizm jest już tylko tradycją. Tak jak obserwowałem kościoły anglikańskie i to, co się dzieje wokół, to tam religii naprawdę tyle, co naparstek. Judaizm to jest odrębna kwestia. I czy ona wpływa na Europę? I tak, i nie. Jako religia nie wpływa. Znaczy, jako ten przekaz eschatologiczny bardzo mało oddziaływuje, dlatego że ona jest ekskluzywna, prawda? Judaizm nigdy nie miał takich misyjnych zapędów.
Raczej ograniczał się do warstwy wtajemniczonych, do chronienia księgi, tajemnic, różnych rzeczy. To, ta ekskluzywność się na nich zemściła zresztą wielokrotnie w historii. Europa może być albo chrześcijańska, albo islamska. Europa nie będzie sekularna. Mit tego, że da się sekularyzować Europę, który powstał po rewolucji francuskiej i był rozwijany i pielęgnowany, właśnie się kończy. Dlatego, że cały ten rytualny taniec przywódców Europy, którzy uprawiają pustosłowie i boją się nazywać rzeczy po imieniu i doprowadzają do absurdów kompletnych już różne historie, pokazuje, że to jest puste. Że ta religia 68 roku, czyli religia Europy bez Boga, bez eschatologii, właśnie się skończyła, kompletnie się skończyła. Że ta wizja Altiero Spinellego, który chciał stworzyć Związek Socjalistycznych Republik Europejskich i wspólną armię, która będzie pilnowała, żeby ludzie myśleli tak jak trzeba, że to się nie uda, to się rozleci. Tego samego zdania są przedstawiciele administracji Donalda Trumpa. Jakkolwiek by na tego Trumpa nie złorzeczyć i zarzucać mu płytkość, ekstrawagancję i różne inne występy, to on jednak wysyła w newralgiczne miejsca ludzi, którzy mają sporo do powiedzenia i mają ukształtowany pewien kręgosłup ideowy. I takim człowiekiem jest Ted Malloch, którego Trump ma mianować, czy już mianował nawet, przedstawicielem Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, czyli ambasadorem przy Europie, a Europa stwierdziła, że nigdy go nie przyjmie. A jak on się pojawi, to będzie persona non grata. Dlaczego? Bo on powiedział, że nie podoba mu się wizja wspólnej Europy, a euro może 2-3 lata i padnie jako waluta. On to powiedział wprost, bez hipokryzji. I za to Donald Tusk, Juncker i cała reszta tej arystokracji europejskiej stwierdziła, że go nie chcą. Że oni nie chcą takiego i Trump ma przysłać innego. I to jest bardzo śmieszne, że oni już po prostu w tej pysze swojej zaczęli już nawet Stanom Zjednoczonym wyznaczać, co one mają zrobić. Bo im się Trump oczywiście straszliwie nie podoba. Ponieważ jest taki, no, jakby Filip z Konopi, tak? Oni mieli ułożony świat. Od Wall Street, przez londyńskie City, wszystko było ułożone. Świat był ułożony, pan Strauss-Kahn mógł molestować sobie jakieś pokojówki i tak dalej. Czasem jakiś skandal, czasem jakaś narzeczona Holanda pobiła zabytkowe porcelany w Pałacu Elizejskim. Nic się nie działo, było fajnie. A naraz pojawił się Trump. I zaczął mówić, że konwencja klimatyczna z Paryża to jest bzdura i że Stany Zjednoczone się nie będą bawić w takie idiotyzmy i oni już są oburzeni, jakby im ktoś naruszył religię, bo to są ich religijne, apokryficzne wręcz rzeczy. Oni w to wierzą, oni mają obrzędy swoje przecież. Spójrzcie, jak oni celebrują się wzajemnie, jak te msze wyglądają w Parlamencie Europejskim. Już to, że oni za swoją siedzibę wybrali Brukselę, to już świadczy o tym, czego oni chcą, prawda? Bo Bruksela, było nie było, to jest stolica masonerii. Oficjalnie są tam świątynie masońskie, do których nas nie wpuszczą, znaczy mnie nie wpuścili, może państwa kogoś wpuszczą. Ja oczywiście człowiek wścibski, chciałem się tam wedrzeć, ale mnie zatrzymano, powiedziałem, po co, co, gdzie? Katolik jakiś, won. Więc się nie dostałem. Nie wiem, jak jest tam w środku, ale widziałem z zewnątrz dużą świątynię masońską w Brukseli i w Brukseli masoni działają jawnie. Nie ma tam żadnej otoczki sensacji i tajemnicy. Więc nieprzypadkowo to państwo w ogóle powstało, prawda? Jeżeli wrócimy do polskiej historii, to niestety nieszczęśni powstańcy, podchorążowie zostali wykorzystani przez masonerię do tego, żeby Belgia powstała. No. Zresztą do dziś w belgijskim arsenale jest wielka ekspozycja poświęcona Polakom i powstaniu listopadowemu. Oni z dużą wdzięcznością to wspominają, bo gdyby nie związanie wojsk cara, to on by sobie poszedł i tam tą Belgię by pogromił. A tak powstała Belgia. Na zdrowie to nie wyszło niestety mieszkańcom Czarnego Lądu, bo mord założycielski, czy król Leopold, 1 000 000 wymordował.
gdzieś Muzeum Afrykańskie w Brukseli, wystarczy odwiedzić, żeby zobaczyć, ile oni tam narabowali rzeczy. Więc te czyścioszki europejskie, ci zwolennicy praw człowieka, ci delikatni humaniści śpią na łóżkach i otaczają się rzeczami, które były zbudowane na krwi, mordzie i kolonializmie, jeżeli już takim językiem będziemy operować. I teraz oni są bardzo wytworni, a do Antwerpii wystarczy pojechać, żeby zobaczyć, ile tam tego wszystkiego jeszcze jest. I oni są teraz tacy biedni. Więc wydaje mi się, że Europa nie przetrwa, jeżeli będzie nią rządził Juncker, Tusk i tym podobne, i Macron niestety też. Ta Europa nie przetrwa. Czy jakaś rodzi się nadzieja polityczna dla Europy? Nie bardzo. Nie bardzo. Na Zachodzie nie widać tego. No, ci, którzy wierzyli w panią Le Pen, no to naprawdę musieli mocno przymykać oczy na jej wady i różne głupoty, które ona wygaduje, a przede wszystkim na jej proputynizm duży. Czy Wielka Brytania? Wielka Brytania już żegluje w stronę Stanów Zjednoczonych. Już ma w nosie Europę. Już Wielka Brytania już zrozumiała, o co chodzi w grze w Europę. Nie chce uczestniczyć w Bundeseuropie. A Bundeseuropa po prostu z dnia na dzień staje się coraz silniejsza. Czy my w tym chcemy uczestniczyć? No też musimy się zastanowić, tylko że nie bardzo mamy wyjście w tej sytuacji, w której jesteśmy. Między Rosją a Niemcami. A Trójkąt Wyszehradzki jest bardzo ładny w oficjalnych uroczystościach. Ale jego wartość jest taka jak głosowanie w Parlamencie Europejskim przy Tusku. Tak? 29 do 1? 27 do 1. No. 27 do 1. Taka jest wartość Trójkąta Wyszehradzkiego w praktyce. I tyle. I pozbądźmy się złudzeń. Złudzeń co do Europy, jej przyszłości i złudzeń co do Polski, że my tak sobie śpiąc spokojnie prześpimy, jakoś przeleziemy do nowej epoki. Nie, ten islam u nas się znajdzie, bo Bundeseuropa będzie sobie chciała z nim poradzić i nam wciśnie, wymyślą mechanizm, bo my mówimy tak, dobra, niech nam Niemcy wciskają tych islamistów, oni i tak stąd uciekną, bo tam jest wyższy poziom życia, tu niższy. Nie, nie, Niemcy to tak zaplanują, żeby nie można się było wydostać już z Polski, z Czech czy z Węgier. Oni raz jak tu przyjadą, to już zostaną. To precyzyjne zegarki niemieckie nie tak liczą. Więc my nie możemy być tacy lekkomyślni właśnie. No, z taką dezynwolturą podchodzić do tego, co się dzieje, że i tak będzie dobrze. Nie, jeżeli nie przemyślimy tego, nie będziemy mieć jakiegoś programu, to nic nie będzie dobrze. Co więcej, my już dziś musimy myśleć o islamie, o naszym stosunku do islamu, o tym, czego my od islamu chcemy, czego się boimy, na co możemy się zgodzić, a na co nie. Bo możemy w pewnym momencie być otoczeni od północy i od zachodu kalifatami, realnymi kalifatami, tak? Bo Szwecja, że się stanie kalifatem, no pewnie, że się stanie. Dwa pokolenia i już nie będzie Szwecji. A Białoruś, no to dużo zależy od Putina. Tak? Co Putin wymusi na Łukaszence? Bo niestety Łukaszenka wisi na pasku Władimira Władimirowicza i to też trzeba zauważyć, ale i tak z Ukrainą warto rozmawiać, bo jest to partner bardziej przewidywalny niż, przepraszam, z Białorusią. Należy rozmawiać, bo jest to partner bardziej przewidywalny niż Ukraina. Bo Ukraina to jest właściwie co? Nie wiadomo co, ja nie wiem co. Nie wiem, z jednej strony nacjonaliści, z drugiej strony Rosjanie, mówią surżykiem. Dziwne to towarzystwo jest i naprawdę trudno jest powiedzieć, czego my możemy się spodziewać ze strony Białorusi. Ale no, Ukrainy, bo nie wiem, ja bym się pomylił już tego upału chyba, ten północ z południem. Ale tak, z czego my możemy się o tej Ukrainy spodziewać? Czy mamy się spodziewać petroszenkizmu, czyli pewnej szajki, pewnej narodowości, która znowu stała się oligarchią i tam pompuje pieniądze skąd się da? Czy tam jest jakiś ludowy ataman, który to wszystko wywali? Czy może Niemcy znowu znajdą kliczkę kolejnego i zrobią Majdan z Soroszem razem?
Tego nie wiemy, bo może Soros prędzej umrze. Jest... Ale pieniądze zostaną. No ale już nie będzie Sorosza. Może się pokłócą. Ale Michnik też nie w najlepszej formie. Nie wiem, czy Państwo widzieliście go ostatnio. Nie. Nie najlepsza forma. Jak będziemy mieć takiego przeciwnika jak Michnik, to nam wiele nie grozi. Niestety mamy gorszych. Brak demokracji to zabawne. A jaką demokrację Michnik stworzył? Ja Państwu przypomnę, że przecież to Geremek z Michnikiem wymyślili, że po 89 roku nie należy tworzyć partii politycznych, bo wystarczy, że jest Komitet Obywatelski. Czyli takie odwzorowanie lustrzane PZPR-u, tak? Tam był PZPR, to my będziemy mieć anty-PZPR, czyli my rządzimy. A cała reszta nas słucha. To jest demokracja. A czy oni tak myślą o demokracji? Tak zostali wychowani. To jest dziedzictwo 68 roku, no, po prostu. Jak rządzimy my, to znaczy, że dobrze, bo my wiemy jak, a jak rządzą oni, to nie, bo to hołota. I to trwa do dzisiaj. Nic nie mówiłem o sytuacji w Polsce teraźniejszej, bo myślę, że to w pytaniach gdzieś tam się pojawi. Nic nie mówiłem o jakichś analizach geopolitycznych. Trochę Państwu opowiedziałem, chciałem nakreślić taki szybki portret islamu, który tu właśnie się zbliża. Bo my mamy pewien islam, który jest nam znany i domowy. To jest ten islam tatarski. Ale też nie przesadzajmy. Bo my z wielkim sentymentem o tych Tatarach i tak dalej, ale to już się zmienia. Młodzi Tatarzy odbywają studia w Arabii Saudyjskiej. Jeżdżą do Arabii Saudyjskiej, mają tam stypendia. Oni stamtąd wracają większymi wahabitami niż Saudowie. Więc zresztą mamy konflikt w muzułmańskim związku wyznaniowym muzułmańskim, bo tam są dwie frakcje i jest duża wojna. Mamy też Ligę Muzułmańską, która zrzesza bardziej Arabów, ale ma pewne kłopoty finansowe, bo pieniądze trafiają raczej do związku. I to jest bardzo skomplikowana w ogóle tutaj sytuacja w tym polskim islamie, ale na koniec opowiem Państwu, że jak na razie to ten polski islam jest taki, jak i Polska w ogóle, czyli bardzo nieuporządkowany. Ponieważ ostatnio w meczecie na Wiertniczej zradykalizował się pewien muezin, który się nazywa Musa Abu Bakar i pochodzi z Komorów. Zradykalizował się, zaczął wykrzykiwać wersety miecza i zamiast normalnie, co większość nie zrozumiała, bo on po arabsku, a tam wyznawcy to różnie z tym arabskim, ale z nożem zaczął łazić. Więc imam Nezar razem z Radą Starszych napisali na policję, że mają tutaj radykała islamskiego i proszę zrobić z tym porządek. Przyszli policjanci, zapukali, no co tam się dzieje, no tu Abu Bakar. A to nie nasza działka, jak już tu jest jakiś Abu Bakar, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przyjechało dwóch agentów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokonali przeszukania wzrokowego pokoju, w którym gnieździł się ów Abu Bakar. Zobaczyli, że ma inne przyzwyczajenia higieniczne niż cała reszta, wobec czego nie przebywali zbyt długo, bo był zapach nieładny, wyszli i nic nie zrobili. Wobec czego kilka dni później pan Nezar z Radą Starszych napisali zażalenie do ministra Ziobry i chyba do Błaszczaka na bezczynność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do radykalnego islamisty wykrytego przez wspólnotę. No i jest problem, bo teraz nie wiedzą, czy radykalny islamista w odwecie obrzuci ich ekskrementami, czy ich zarżnie tym nożem, który tam ma, bo ciągle nie został zatrzymany. I teraz ta sytuacja jest na tyle dziwna, że na dwoje babka wróżyła. Albo ten pan Abu Bakar zwariował, co się zdarza wyznawcom islamu dosyć często, albo jest rzeczywiście radykałem, a nasi nie wiedzą, co z tym zrobić, bo jeszcze nie mieli do czynienia. Znaczy w książkach czytali, a tak na ulicy to nie wiedzą. Jest jeszcze trzecia możliwość, że nasza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła wysublimowaną akcję umieszczenia tajnego agenta wewnątrz wspólnoty islamskiej.
I tak go utajnili i tak zagenturyzowali, że go od razu wykryli tamci i napisali zażalenie. Więc jak zwykle po polsku po prostu. U nas wszystko się zamienia w delikatną komedię. Jak nawet terroryści zachowują się w sposób śmieszny. Miejmy nadzieję, że tak będzie zawsze. Że nawet jak będą chcieli zdetonować bombę, to zapomną zapalnika, albo się pokłócą i coś tam im przeszkodzi, albo kierowca taksówki ich wysadzi, bo nie będą chcieli zapłacić. No coś się zdarzy takiego, co się w zachodniej Europie nie zdarza. U nas ten słodki taki nastrój improwizacji i delikatnego, przyjemnego nieporządku może nas długo jeszcze chronić przed terroryzmem i Panie daj, żeby tak było. Dziękuję. A teraz właśnie pytania, no bo to ten pan już się zgłasza. Proszę tylko teraz, jak to zrobimy? Gdzieś jest jakiś drugi mikrofon? Jest mikrofon? A. To jakby tak, jakby podać, bo żeby państwo słyszeli, bo tam też państwo są za drzwiami. Dziękuję serdecznie za ten długi, ale bardzo taki wartościowy wstęp. No mówię szczerze, powiem panu jeszcze jeden komplement, że tak jak prowadzi pan audycje radiowe w net, to nikt nie prowadzi tak dobrze jak pan. O, to miło. To nie wiedziałem, bo tak eksperymentuję z tymi audycjami i nie wiem, czy się podoba. A teraz przedstawię się. Oficjalnie nazywam się Wiesław Abraham, ale dyplom z Kairu mam Ibrahim, Wiesław Ibrahim. To nie ujawnił się pan, no proszę. I teraz pytanie dość brutalne może, ale mam nadzieję, że nie ma tutaj muzułmanów, którzy by mnie chcieli potraktować siłowo. Mianowicie, czy jak muzułmanin widzi na ulicy taką wyemancypowaną Europejkę, kusą ubraną z papierosem, to czy ma ochotę ją zabić, czy, że tak powiem, brutalnie zgwałcić? Trudno mi powiedzieć, bo właściwie to zależy chyba od wieku, libido i kraju pochodzenia, ale może połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli najpierw zgwałcić, a potem zabić. Czyli niekoniecznie nekro. Nie. Zresztą mówiąc poważnie, w takich radykalnych interpretacjach prawa z szariatu rzeczywiście nieprzystojnie ubrana kobieta powinna zostać ukarana gwałtem. To jest w prawie szariatu, tylko w takich radykalnych, no, państwie islamskim tak jest to stosowane. A teraz już tak na poważnie, jaki jest właśnie stosunek Sorosza, rządu światowego do muzułmanów? Czy oni się ich trochę boją, czy oni po prostu liczą na to, że współpracować będą w takich trudnych chwilach? Oni się nauczyli manipulować islamem. Tak jak dżinem w butelce, wypuszczać i chować. Ale kiedyś to się na nich źle odbije. Dlatego, że podam przykłady. Kiedy w 1978 roku rozpoczynała się operacja Cyklon, którą przygotowała CIA pod nadzorem Cartera i Brzezińskiego, tego wielkiego wizjonera politycznego, to zakładano, że wpakują mnóstwo pieniędzy w radykalnych imamów i wypuszczą tego dżina, który zamorduje armię sowiecką w Afganistanie i wróci do butelki z powrotem. A on już do butelki nie wrócił. A on już wydał Osamę Bin Ladena, który przecież zaczynał właśnie w Afganistanie, Aymana Az-Zawahiriego, czyli dzisiejszego lidera Al-Kaidy i tak dalej, i tak dalej. Już ten dżin do butelki nie wrócił. Oni oczywiście starają się tym islamem manipulować, często im to wychodzi. Tak było na przykład w 1953 roku, kiedy obalili rząd Mossadegha. W Iranie odbyły się wybory, normalne wybory i wygrał socjalista Mossadegh. Zaczął upoństwawiać biznes naftowy. No to już był grzech śmiertelny. CIA przygotowało operację, obalono Mossadegha, przyszedł Szach Reza Pahlavi i pewna wersja islamu, ale to był islam oświecony, taki
No taki z krótkimi spódniczkami. Pamiętamy jak obrazy z Teheranu, z lat Szacha, krótkie spódniczki, europejskie stroje. Ale zatem przyszła kolejna fala i przyszedł Chomeini w 89 roku i żarty się skończyły. Więc ja myślę, że to eksperymentowanie z islamem, które bardzo lubi robić, lubią robić Stany Zjednoczone i Izrael, może się bardzo źle skończyć, bo to jest 1 600 000 000 ludzi. To jest ogromny potencjał i to jest najbardziej rozwojowy potencjał, bo oni mają świetną demografię. W odróżnieniu, 60% społeczeństwa w Iranie, który zresztą jest zupełnie inny, Iran to osobna historia, to są młodzi ludzie przed 40. To są w ogóle młode społeczeństwa, bardzo młode. W porównaniu z Europą, która jest siwa, to oni są inny świat. Jeszcze jedno króciutkie. Co z tym Koranem? Bo jeżeli w Arabii Saudyjskiej ktoś ma Pismo Święte, a nie daj Boże jeszcze na ulicy zacznie je czytać, jeszcze na głos, to już przesądzony jest jego los. Nie zostanie zamknięty. Czy my też nie powinniśmy tak tego Koranu potraktować? Nie żartobliwie, nie jako ciekawostkę, tylko po prostu palić, wyrzucać, no tak zareagować, jak oni by zareagowali na Pismo Święte. My mamy inną ścieżkę. My nigdy tego nie robiliśmy. A szczególnie my Polacy, prawda? Nie, u nas nieznane są prześladowania religijne na większą skalę. Gdzieś tam się oczywiście coś zdarzyło, ale poza wymysłami typu Gross i tego typu rzeczy, bzdurne i myślę, że ten Gross powinien zostać w ogóle wykopany gdzieś daleko poza Polskę i razem z nim Instytut Wydawniczy Znak, który wydał tą książkę. Ja już od dawna wzywam do niekupowania książek Znaku. Jak widzicie Państwo, Znak nie kupować. Ale za Grossa. Ale może nie już czas się zradykalizować. My się radykalizujmy konsumencko. Aha. Konsumencko. O. Czyli wymagajmy polskich rzeczy. Teraz Polska. Tak. Kupując kebab, znaczy jest taki... Tak. Jest takie porzekadło kibicowskie, ale nie będę go cytował, bo jak Gazeta Wyborcza usłyszy, to zrobią ze mnie już jakieś... To jeszcze tylko dodam, że w tym Kairze, jak pocałowałem w rękę panią przewodniczącą, prowadzącą jedną z tych debat naukowych, to ta pani odskoczyła, tak jak ja mniej więcej do pana, panie Witoldzie, a dwóch jej asystentów odciągnęło mnie jeszcze w drugą stronę, też o kilka metrów. Kobietom się nie podaje ręki. Tak, no właśnie. A pan całował. To musieli patrzeć na pana jak na niezłego dziwaka. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry panu. Redaktorze, niech pan nie daje, pan trzyma mikrofon, nie dawać, oni mają ja ten mikrofon, ten mogą chodzić, proszę pana, nie, proszę oddać mikrofon. Proszę oddać, proszę to wziąć. Tu pan ma i tu. Pan tutaj lepiej ode mnie zarządza, tak? Ten może być? Może być. Dziękuję, nie wiedziałem. Tak, szczęść Boże wszystkim i panu też witam. Szczęść Boże. Staropolskim nazwiskiem się Fischer nominuje, Stanisław. Czyli rybak. Także Bruce Gott. Ale nie, to dla Stanisław jest dla przeciwwagi. A chodzi o to, bo no dobrze, islam, zanim oni tutaj się już są. Namnożą, o to mi chodzi. Ale przyjadą. No nie, ja to rozumiem. Oni mają pozwolenie na pobyt w strefie Schengen, więc mogą tu przyjechać kiedy chcą. My nie uspokajajmy się tym, że oni tu nie żyją. Oni tu mogą przyjechać kiedy chcą. A już pan zada, tylko ja to jeszcze dopowiem. Zobaczcie państwo, są publikacje, co się dzieje koło ośrodka Czeczenów. Jakie tam się dzieją cuda. Nigdy z naszymi cyganami nie było takich problemów, jak jest z nimi, a ich jest dużo mniej. To jest przedsmak tego, co się może dziać. I należy to traktować jako takie groźne memento. Proszę. No to w tym temacie też, ale... Ogólnie żyjemy w bardzo ciekawych czasach i ze wschodu, to już od czasu Ukrainy, ale teraz ostatnio był w internecie sławny taki z synem Hansa Franka. On jest byłego gubernatora generalnej guberni. Jego syn akurat mocno antywłaśnie nazistowski, nie cierpi tego dziedzictwa ojcowego i powiedział coś takiego do wszystkich chyba Europejczyków, jak rozumiem, że nie ufajcie nam Niemcom, że wystarczy 10-15 lat bardzo złej koniunktury, która zresztą podobno teraz się zbliża, bo Stany Zjednoczone przykręcają im śrubkę podobno i u nas może się zacząć znowu to samo.
poszukiwanie jakiegoś rozwiązania siłowego. No więc mamy ciekawą sytuację, tak? Jeszcze islam. I teraz... Czyli pyta pan o Niemcy. Pytam o Niemcy, ale pytam przede wszystkim o nas. To znaczy, bardzo się wyśmiewa ostatnio w różnych programach pomysły pana Szeremietiewa na obronę terytorialną już tak powszechną i na dostęp do broni. Wszyscy się boją, że jak dostaniemy dostęp do broni, jak w Stanach, w Teksasie, to się powystrzelamy natychmiast. KOD wystrzela tam PiS, PiS wystrzela Platformę, no nie wiem, boją się takich rzeczy. Czy co pan uważa na ten temat? No bo argument, jaki myśmy słyszeli niedawno w naszym takim spotkaniu Narodowej Demokracji był taki, anty oczywiście obronie terytorialnej powszechnej, nie takiej okrojonej jak teraz, tylko takiej powszechnej, naprawdę, jak w Izraelu, w Szwajcarii, tak? Że po co coś takiego, że to jest nieprofesjonalne, że jednostka specnazu to załatwia od ręki. No a kontrargument był taki, że no, jeżeli chce się mieć na przykład dobrą piłkę nożną w kraju, elitę, to trzeba mieć pełno orlików tak zwanych, tak? Gdzie dzieciaki zaczynają od małego. No i może pan na ten temat coś może... Dobrze, czy Niemcy i obrona terytorialna. Co do Niemców, to ja mam pewne wątpliwości, bo jak patrzę na niemiecką drużynę piłkarską, to Niemców ostatnio naliczyłem tam 4 chyba, na 11. Albo Turcy, albo jacyś już jeszcze inni, albo Polacy. No, nie wiem, czy ci Niemcy dziś to są ci Niemcy, o których my myślimy jeszcze z lat 40. Nie wiem, ale oczywiście nie chcę uciec od pana pytania, tak spłycając. Wydaje mi się, że może się zdarzyć w całej Europie takie odbicie mocne, nacjonalistyczne. Posługuję się słowem z nowomowy politycznej, ale może inaczej, ekstremistyczne, nie ekstremistyczne. Czyli zaczną płonąć meczety i domy uchodźców, obozy, wszystko jedno, miejsca. Zaczną masowo płonąć. Ludzie zaczną popierać radykałów, którzy głoszą tak prostą metodę uzdrowienia sytuacji. To oczywiście nie jest wymarzony scenariusz. Jaka będzie reakcja muzułmanów? No będzie reakcja, jak można się spodziewać, no będą walczyć. Będą walczyć, będziemy mieć wojnę domową, taką gorącą wojnę domową w Europie. Na razie mamy zimną wojnę domową w Europie. Będziemy mieć taką gorącą, gdzie będą się ścierać po prostu kalifaty ze sobą, z Europą, tak? Czyli od strony Marsylii będzie szła ofensywa muzułmańska, a od strony Brytanii będą jeszcze ci ostatni biali Francuzi nacierać. No i to tak to będzie wyglądało. No. To oczywiście spłycam trochę. Nie wiem jak z tym Niemcami. Obawiam się niemieckiego pędu na wschód, który nigdy się nie wyhamował i nigdy się nie zmienił. Niemcy zawsze mieli parcie na wschód i robią to. To, że nie robią tego militarnie dziś, to robią to gospodarczo. Obezwładniają nas. Wystarczy spojrzeć na media, finanse i produkty w sklepach i handel właśnie, żeby wiedzieć, co się dzieje. No, kolonizują nas po prostu. Ale to też trochę nasza wina, bo gdybym ja robił program 500+, to wymyśliłbym go bardziej komplementarnie. Oczywiście mądry Polak tam po szkodzie i tak dalej, widząc to. Ja bym to wymyślił tak, że najpierw założyłbym korporację Polski Sklep, dofinansował ją z budżetu jako firmę państwową, chociaż wszyscy prawicowcy już się krzywią, a ja mówię, firmę państwową, Polski Sklep, i doprowadził do tego, że Polski Sklep zbuduje gęstą sieć tanich sklepów jak Biedronka wszędzie. I wtedy puścił 500+. Bo wtedy zamknąłby się obieg. Prawda? Wtedy ten mechanizm by działał dla nas. A teraz działa dla Portugalczyków, Francuzów, Niemców. Oni mają największe benefity z dzisiejszego 500+. To Biedronka przeżywa okres Hossy. Bo nie zamknięto obiegu. Przecież to jest oczywiste, tak? Tak bym zrobił. I tak bym wymyślił kilka obiegów gospodarczych, które będą wpływały na nasz tutaj krajobraz gospodarczy, życie. Tak jest połem. Trzeba do tego wrócić. Oczywiście potem ta spółka Skarbu Państwa, przecież telewizja też jest spółką Skarbu Państwa, weszłaby na giełdę i zaczęłaby sprzedawać akcje.
z tym, że po pierwsze, w regulaminie spółki by było, że 70% towarów to są towary polskie. Czyli 80, wszystko jedno, tak? To jest kwestia uzgodnienia, ale jest procent wymagalny wśród żywności i tych towarów, które są wytwarzane w Polsce, że mają być polskie. Koniec, kropka. Że ta sieć handluje bezpośrednio z rolnikami. Nie z centralami i z tymi hurtownikami, tylko z rolnikami. I bierze od nich produkty. To by napędziło nowe układy, coś by się zaczęło dziać. Oczywiście to jest bardzo idealistyczne, co ja mówię, ale przecież można tak założyć. Panie redaktorze. I to by następnie na giełdzie mogliby kupować to polscy przedsiębiorcy. Polscy. Potem wszyscy inni, ale najpierw akcje dla polskich przedsiębiorców. Panie redaktorze, były czasy do stanu wojennego, że myśmy byli krajem, który miał bardzo dobrą produkcję, miał ludzi wykształconych i produkowaliśmy różne rzeczy, które świat od nas kupował. Przerwał tą produkcję stan wojenny. My nie mamy w tej chwili żadnej produkcji. No to wiemy. Pan Morawiecki nie jest w stanie nic uruchomić. Ja się gorączkowo zastanawiam nad tym, jak pobudzić produkcję, co zrobić, żebyśmy... Ale nie ma, już wiemy. Nie ma rąk do pracy, nie ma specjalistów. 25 lat nie uczono w technikum ludzi. Inżynierowie nie mają pojęcia o produkcji. To są teoretycy. Ja się spotykam z nimi i wiem. Więc, panie redaktorze, trzeba zacząć od nauki, co dobrze teraz robi ta pani nowa minister. Ale jeżeli chodzi o sprawę, co pan ma rację, powiedzieć polskie. W Szwajcarii pani jak podchodzi do sklepu i pyta się, czyje są to truskawki. Szwajcarskie są droższe, to kupuje, bo wie, że zostają pieniądze w Szwajcarii. W Polsce, jak są tańsze, to kupuje. My nie mamy nawyków. Jak wychować teraz społeczeństwo? To znaczy, nas nie stać na to. Jeszcze odpowiem panu na obronę terytorialną, bo jeszcze pan mi zadał pytanie o obronę. Ja już króciutko. Uważam, że musi wrócić szkolenie obronne do edukacji. Musi to być. Tu nie chodzi o to, żeby nasi uczniowie potrafili zwyciężać specnazowców, tylko żeby wiedzieli, gdzie się kończy karabin, a gdzie zaczyna, bo może to się kiedyś przydać. Brawo, tak trzeba trzymać, pędę. Po wojnie nawet uczono w szkołach, bo były zajęcia wojskowe i uczono. A teraz pani. Przepraszam, chciałam trochę skręcić z tego głównego tematu i jednak pytanie dotyczące wojny w Syrii. Czy można poruszyć ten temat? Być może jestem niedostatecznie doinformowana, ale cały czas spędza mi sens powiek to pytanie. Kto pierwszy raz w Syrii w 2012 roku użył broni chemicznej? Ponieważ są chyba wątpliwości na ten temat, nie do końca można powiedzieć, że był to Bashar Assad. Czy wiedzą o tym terroryści na przykład, znajdują się na tym terenie, więc na pewno mają więcej informacji niż te, które docierają do nas. Na ten temat napisał książkę niemiecki dziennikarz Junger Totenhofer. Niestety nie zadał terrorystom tego pytania, spędził z nimi 10 dni w Mosulu i pan redaktor na pewno wie, o czym mówię. Nie chciał z nami rozmawiać, bo jak robiliśmy film Inshallah, to zwróciliśmy się do niego, żeby nam udzielił wywiadu, ale nie chciał, powiedział, że wszystko co wie, to tylko dla siebie wie. No taki Niemiec po prostu. Tak, strasznie mnie ta wojna w Syrii gdzieś tam uwiera, tysiące cywilów, miliony pewnie już idzie w cywilów, dzieci giną. 250 tysięcy oficjalnie zabitych, 13 milionów uchodźców. Tak. Więc toczymy wojny na Bliskim Wschodzie. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, że również wojska polskie biorą w tym udział, ale pewnie w związku z różnymi, między innymi z członkostwem w NATO, nie mamy innego wyjścia. Mamy. Bardzo bym chciała, żeby wojska polskie się wycofały z Syrii i mniej byśmy byli zagrożeni właśnie ze strony muzułmańskiej atakami terrorystycznymi. Dobrze. Tak mi się wydaje. Dobrze, bo już zaczyna się polemika z panią, więc tak. Spróbuję co z tą bronią chemiczną odpowiedzieć. Więc na pewno moim zdaniem nie użyto broni chemicznej teraz w Han Shaihun. Tam, gdzie prewencyjnie zaatakował potem Trump. To była zła decyzja. Tam
Znaczy, jeżeli użyto broni chemicznej, to nie zrobił tego Asad. Dlatego, że Asad dziś wygrywa wojnę. Co prawda, jak spojrzymy na mapę Syrii, to te terytoria zajęte przez Asada to jest taki krótki obwarzanek, znaczy długi obwarzanek przez całą Syrię, ale Asad ma w ręku praktycznie wszystkie miejsca strategiczne i wszystkie duże miasta, za wyjątkiem Rakki, no, chyba tylko Rakki i Hasakę chyba jest jeszcze poza jego jurysdykcją. On po prostu ma miasta, z Damaszkiem włącznie. Od północy w Syrii są Kurdowie. Jest Rożawa Kurdyjska. Kurdowie odbili tam no, 1/5 chyba terytorium Syrii od północy, mają we władaniu i podeszli pod Rakkę. Dziś mogą zacząć zdobywać Rakkę, stolicę państwa islamskiego, ale nie robią tego, ponieważ Turcy czekają, Asad czeka, Amerykanie czekają, wszyscy czekają, aż Kurdowie się wykrwawią w wojnie, w bitwie o Rakkę. I wtedy Kurdów i Turcy i Asadowcy przepędzą, przesuną granicznie. Więc Kurdowie są w trudnej sytuacji. Nie sprzyja też podział wśród Kurdów, bo tam niestety ilu Kurdów tyle zdań, oni bardzo są podobni do nas. Mają tych ugrupowań bardzo dużo i naprawdę walczą razem, jak tylko jest śmiertelne zagrożenie. A tak jak już zagrożenie zelżało, to oni się kłócą między sobą. No. W tym wszystkim są enklawy chrześcijańskie, gdzie jest milicja Soturo, koło Kamiszli i koło Hasakę chyba są takie największe tereny chrześcijańskie, gdzie jest milicja uzbrojona przez Kurdów. Kurdowie zachowują się wobec chrześcijan bardzo przyjaźnie, chociaż sami są sunnitami. I ciągle największe terytorium to jest terytorium zajęte przez państwo islamskie, ale tylko na mapie tak to wygląda, bo przeważnie są to obszary pustynne aż do tego trójkąta sunnickiego w Iraku. To są jałowe, pustynne obszary z wioskami, bez dużych miast, właściwie bez wartości, jeżeli chodzi o strategię. I oprócz tego jeszcze w prowincji Idlib jest taki konglomerat Free Syrian Army i dawnego Jabhat al-Nusra, czyli formacji zbrojnych Al-Kaidy. I tam właśnie się zdarzył ten atak Han Shaihun, gdzie od razu nasza propaganda powtórzyła za propagandą amerykańską, że zaatakowano umiarkowaną opozycję. No od kiedy Al-Kaida jest umiarkowaną opozycją? Jak trzeba, to jest umiarkowaną opozycją, okazuje się. Wysadzili World Trade Center, minęło trochę lat, jest 2017, już są umiarkowaną opozycją, bo tak im pasuje. Więc my też czytajmy te wszystkie doniesienia stamtąd z pewnym krytycyzmem, bo po prostu nami manipulują. Czy w pierwszym okresie użyto broni chemicznej? Nie wiem. To jest możliwe, bo Asad był ciężko przerażony sytuacją i mógł się zdobyć na tak desperacki jakiś krok. Chociaż nie wiem, czy tak było. Natomiast na pewno nie użył teraz broni chemicznej, bo to było wbrew logice rozwoju sytuacji. Panie dyrektorze, troszeczkę bliżej. Ja chciałem zapytać o ruch autonomiczny Śląska. Bo powiedzmy troszeczkę bliżej, co my mamy, bo islam wiemy, co nas czeka i naprawdę nic dobrego, ale my mamy już wewnętrzny problem z ruchem autonomicznym Śląska. Proszę powiedzieć na ten temat, pan dobrze się w tym orientuje. Gorzelika z Przemyśla. Ale no co powiem, no to jest stary plan Niemiec bałkanizacji Polski. Udało się z całej Mitteleuropy, tak, Mitteleuropy, ma pan rację, ale ja już skupiam się na Polsce. Udało się to zrobić z Jugosławią, kiedy wyrwano Słowenię, Chorwację, kraje, gdzie były wpływy niemieckie duże. I tak, dozbrojono, podpuszczono i zaczęła się wojna. I tak trwa taka podpolna jarabota, jak to mówią nasi przyjaciele ze wschodu, Niemców, emisariuszy niemieckich, którzy borsuczą nam całe ziemie zachodnie. Naprawdę trwa to po cichu cały czas. Głośno trwa oczywiście w mediach, które są w większości niemieckie, jeżeli chodzi o te gazetki różne. I RMF niemiecki, tak, Interia niemiecka, Onet niemiecki, Fakt niemiecki, tak, a my się na to godzimy, jak za okupacji niemal, no. I trwa oficjalna robota
na górze, to są te wszystkie seriale Unsere Vater, Unsere Mutter, media, które kłamią i walczą z polskim rządem dziś, i podpólna jarabota, czyli emisariusze, pieniądze niemieckie i borsuczenie, gdzie się da. Taką piątą kolumną niemiecką jest Ruch Autonomii Śląska. I nie ma inaczej, moim zdaniem. Nie wiem, czy aresztować, ale mieć na niego baczenie i dać mu ostrzeżenie. To ja wrócę w takim razie na bliskie. To teraz pani i pan. O, proszę. Można? Nie, pani teraz i pani pan. Dobra. Ustąpmy pani. Tak, pani tak. Proszę. Proszę bardzo. Trzy zdania na temat wrażenia z pana wstępu, czy też wprowadzenia, czy całości wykładu. Kiedy to się zaczęło? Przyjechał... to przejście od biednych Arabów w latach 60. w XX wieku, prawda, do stanu obecnego. Przyjechał do Europy szejk Jamani z małą teczką, jak pan Tymiński. W lat wczesnych latach 70. został stworzony kartel naftowy. Został potem porwany przez Carlosa. Aha. Jamani. Tego nawet nie wiedziałam. I powiedział: dosyć taniej nafty, prawda? Nafta rządzi światem. I w bardzo szybkim czasie Bliski Wschód stał się potęgą, prawda? Od potęgi, czyli pieniędzy, prawda, przyszliśmy. Ale konkluzja pana wykładu oczywiście jest, że jest to rekonkwista części Europy, która należała do nich, to jest w tej chwili podbijanie Europy. Natomiast ja chciałam zapytać o jaki jest stosunek... Z takich ciekawostek z pudelka, to tylko dodam pani, że kalifat w Kordobie był kalifatem Umajadów, którzy byli w opozycji do Abbasydów i był mocno homoseksualny. Ale jeśli chodzi o Kordobę, to my jako chrześcijanie nie niszczyliśmy ich meczetów, prawda? I w Kordobie stoi katedra, w której wystarczy wynieść retabula, prawda, ołtarzy i znowu będzie meczet nietknięty. Natomiast moje pytanie dotyczy, jaki jest stosunek muzułmanów do Polski i Polaków? Bo w historii mamy momenty, w którym jesteśmy krajem dosyć specjalnym, prawda? Atak na World Trade Center był w przeddzień rocznicy Wiednia. Czy ja troszkę się przeraziłam, że to nie będzie, jeżeli będą wchodzić, że to będzie może być metoda rozmiękczania, prawda? To, co państwo mówiliście o Koranie. Ja spotkałam kilku młodych ludzi, którzy mówili, no właściwie nasza katolicyzm się nie różni od islamu. Prawda? No, to jest bierność, niech zaczną czytać bierność i wydaje mi się, że brak edukacji. Tak. Więc ale jaki jest stosunek do... Czy jesteśmy do specjalnie, będą nas atakować z nienawiści za to, co było w historii, czy mają jakiś respekt? Nie mają specjalnego respektu, mają przyjemne skojarzenia z Polską, ale to zależy gdzie. Dlatego, że w Iraku nas lubią, bo pamiętają polskich inżynierów, tam byliśmy po prostu. W Libii nas bardzo lubią, co biorąc pod uwagę ich w ogóle sposób bycia, to jest cenne, bo libijskie plemiona to chyba najdziksze, obok Saudów. Gdzie nas lubią? W Katarze. W Katarze nas lubią, bo tam były inwestycje. Znaczy, oni robili inwestycje, nasze przedsiębiorstwa pracowały. Gdzie nas jeszcze lubią? W Syrii nas lubią. Bardzo nas lubią w Syrii. To jest ciekawe. W Libanie nas lubią. Jak w Kuwejcie, to nie wiem, bo nie byłem, ale Bulanda, po prostu Bulanda, jak się mówi, to oni sympatycznie reagują. A, Bulanda, to fajnie. To znaczy, wy też jesteście tacy porządni, trochę uciśnieni. Nie kojarzą nas z Ameryką, ani z wielkim szatanem, ani z małym szatanem, czyli z Izraelem. Państwo islamskie dotychczas w ogóle się Polską nie interesowało, a teraz zaczęło, rzeczywiście, o dziwo. Chyba przez nasz bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, rzeczywiście. To jest niebezpieczne, bo jak oni się interesują, za chwilę coś się dzieje złego. Ale generalnie Arabowie nie mają złego nastawienia do Polaków. Jeżeli w ogóle znają Polaków, to raczej sympatycznie im się kojarzy. Natomiast Arabowie specjalnie jakimś takim sentymentem darzą Adolfa Hitlera. Naprawdę. Znajduje się często w domach arabskich zdjęcia Adolfa. Kolekcjonują pamiątki jakieś po Adolfie,
jakieś krzyże, hakenkreuze, jakieś takie rzeczy. To w Europie jest zupełnie już niewidoczne. Takich rzeczy to one są penalizowane i w ogóle. A tam otwarcie te sentymenty pro-adolfowskie funkcjonują. Oni są naprawdę inni, niż nam się wydaje. Teraz pan, a potem pan. Ja chciałbym zaznaczyć, że faktycznie Stany Zjednoczone rozgrywają globalną politykę i tak, zdemolowali Jugosławię przy pomocy Niemiec, później samolotami najechały, stworzyli bośniackie państwo, pierwsza furtka islamu do Europy, na czele państwa posadzili człowieka, którego Interpol ścigał za handel narkotykami, ludźmi do prostytucji na części. Odebrali Kosowo, to tak jakby Kraków czy Wielkopolskę z Gniezdem odebrać Polakom. I teraz tak patrzymy się. Cały ten burdel, przepraszam, przez ostatnie 25 na świecie to Stany Zjednoczone wywołały. Przecież gdyby te reżimy siedziały tam, to by sobie można by ich embargiem przyciąć innymi metodami, a oni, to co pan redaktor, dżina wyzwolili z butelki. Mało tego, budowali tego dżina, szkolili tego dżina, broń mu sprzedawali. I teraz jeszcze grają w ten sposób, że powiem niepopularnie, bo zajrzałem w internet, otoczyli Rosję bazami wojskowymi. To czyli, że się szykują do konfrontacji z Rosją. No, ja bardzo przepraszam, ale jeżeli dojdzie do konfrontacji z Rosją, to Polacy wyparują z tej przestrzeni geograficznej, bo obie strony zaczną nas obkładać wodorowymi, neutronowymi, atomowymi ładunkami. Proszę bardzo, trzeba realnie spojrzeć. Trzeba może zajrzeć, że był patriarcha Moskwy w Polsce. W 2015 podpisano porozumienie o obronie chrześcijan na kuli ziemskiej i nagle ten porozumienie jest zamiatane pod dywan. Pan biskup Gondecki mówi, żeby w każdej parafii rodzinę muzułmańską, no niech on sobie przyjmie do pałacu, to mu obetną głowę i na bramę, na sztachetę założą. To jest nieporozumienie. Trzeba rasistowsko podejść. Jean Raspail w swojej legendarnej książce 70 roku Obóz Świętych przedstawił upadek cywilizacji chrześcijańskiej. O co my tutaj walczymy? Tutaj pani Szydło pojechała do Brukseli. No CETA może nie najlepsza, ale podpisałem, a CETA będzie zniszczeniem rolnictwa w Polsce, bo podła żywność amerykańska, gdzie są hormony, sterydy i antybiotyki, wpłynie do Polski. Moje koleżanki pojechały do Kanady. 100 kilo mają wagi, nie mogą rzucić. Jakie jest pytanie? I teraz pytanie. Może, drodzy państwo, może się otrząśnijmy, zacznijmy nie trzymać się tylko tyłka amerykańskiego i grać jakoś bardziej elastycznie. Dobrze. Dziękuję. Postaram się odpowiedzieć na sugestię nie trzymać się tyłka amerykańskiego, tylko grać bardziej elastycznie. No dobrze. Czyli tak, w części ma pan rację, bo Stanom Zjednoczonym nie szkodzi państwo islamskie w żaden sposób. W żaden. 7000 kilometrów dalej, nie przypłyną tymi stateczkami, a jak przypłyną, to i tak ich tam internują, nie będzie problemu. Poza tym osłabia Europę. Państwo islamskie i cała ta wędrówka ludów, która dopiero się niestety rozpoczyna, osłabia Europę, potencjalnego konkurenta gospodarczego Stanów Zjednoczonych. I to dla Amerykanów jest w takim prostym rachunku anglosaskim tylko na plus. Ale czy my możemy mieć pretensje do Amerykanów, że oni realizują swój interes? Nie. A że nie realizują interesu polskiego? A dlaczego mieliby realizować? Prawda? Więc wydaje mi się, że nie liczmy na nikogo specjalnie. Sojusz z Amerykanami dziś jest dla nas korzystny. Dlaczego? Bo gorsi są Niemcy i Rosjanie. Po prostu. Amerykanie, mając pewne interesy w rozdzieleniu Niemców i Rosji, bo chcą zagrać Berlinowi, dać psztyczka w nos, i to jest zbieżne z naszym myśleniem. A niech im dadzą psztyczka w nos. Niech Merkel dostanie psztyczka.
bo jak dostanie przytyczka, to przestanie pchać swoje pruskie rączęta nad Wisłę. Więc my musimy zrobić wszystko, żeby te pruskie rączęta tutaj za szybko się nie pchały. Jeżeli nam Amerykanie w tym pomogą, to bardzo dobrze. My musimy rzeczywiście wykorzystywać takie momenty historii, gdzie wielcy grają w naszym interesie. Ale trochę to przypomina surfowanie. Czyli płynie ta fala, trzeba wyczuć, kiedy ona płynie i trzeba wyczuć, kiedy z niej zeskoczyć, żeby nie zapłynąć za daleko i przerzucić, przeskoczyć na drugą falę. I w tym ma pan pewną rację, w tej intuicyjnej myśli, że nie trzymać się tyłka Amerykanów, tylko elastycznie. Ale troszkę w tej wypowiedzi pana pobrzmiały takie dawne echa narodowej demokracji, tak bym to ujął, że no ta wspólnota słowiańska, przyjechał Cyryl, a jak cudownie, tak. Tylko że obrona chrześcijaństwa pod auspicjami pułkownika KGB nie bardzo mi się podoba. Jeżeli jeszcze można, panie redaktorze. Problem z Polakami polega na tym, że Polacy się wzajemnie teraz różnią. Bardzo trudno do nich jest dotrzeć, żeby wspólnie chcieli pracować. A ja panu od razu przerwę i powiem tak. Tam, gdzie się ludzie różnią, tam znaczy, że jest wolność. Bo jak ludzie są wolni, to mają różne poglądy. Tak. Polacy są wolni mentalnie, ciągle są wolni. Kłócą się, bo mają różne poglądy. To profesor Nowak zawsze mówił o wolności i o tym, że to Polacy zawsze trzymali tron wolności. Ale wolność to tych granic, które są dzisiaj, że nic nie możemy zbudować, bo każdy ma inne zdanie, to wtedy nie zbudujemy tej wieży Eiffla. Więc... Nie jest tak źle. I znów panu przerwę. Po pierwsze, zauważyłem, że młode pokolenie ma dużo większą etykę pracy niż moje i starsze. Czyli nie zostali zepsuci tak jak my przez PRL. Mają lepszą etykę pracy. Jak jadę z młodym taksówkarzem, zawsze wykona swoją usługę rzetelnie. Jadę ze starszym, to mnie natnie. To już jest po prostu reguła. Więc ja już sam jestem człowiekiem w takim wieku, ale po prostu zauważyłem, to mnie cieszy. Wzrasta u nas etyka pracy, odpowiedzialność, taka powaga zawodowa. To mnie cieszy. Młodzi ludzie to zaczynają mieć. Nie wiem, czy taki jest system edukacji, czy oni to gdzieś się uczą gdzie indziej, ale tak może z emigracji wracają i po prostu już są nauczeni. Nie wiem. Ten fenomen zauważam. To jest duża szansa. Czy my potrafimy razem budować? Nie chciałbym, żeby polski system edukacji był taki jak duński, gdzie od dziecka, od przedszkola uczy się kooperatywności i oceny wystawia się tylko grupie. Wszyscy muszą na siłę być kooperatywni. Nie ma indywidualności. To jest takie gleichschachtowanie, które mi się nie podoba. Wolę ten polski model, gdzie po prostu każdy ma swój pomysł i każdy jest barwny. Oczywiście w dzisiejszej dobie zwycięża cywilizacja kolektywna. Chińczycy są tego przykładem. To jest groźny pomruk, który idzie ze wschodu. Kolektywizm, brak poszanowania statusu jednostki zwycięża dzisiaj. Ale czy tak będzie zawsze? Chińczycy mają to yin-yang, prawda? Taki ten symbol. W białym jest zawsze kropka czarnego, a w czarnym jest kropka białego. Czyli w potędze, w szczycie potęgi już mamy ziarno rozpadu i zepsucia. I gnicia. Wydaje mi się, że świat się zmienia tak, że formacja kapitalistyczna, jak to chciał Marx, czy formacja korporacji globalistycznych kończy już swój okres potęgi. Mam nadzieję, że upadnie, skruszy się i stworzy się znowu pewien pułap wolności dla nas, dla ludzi, żebyśmy mogli żyć tak, jak chcemy. Bo dziś chcą, żebyśmy mieli Coca-Cola Way of Life i tam, no nie chcę mi się nawet wymieniać tych firm po prostu. No tak. Koniec z tym. Musimy żyć, a nie realizować jakieś wytyczne, jakichś rządów korporacyjnych. Bo jeżeli ktoś mówi o rządzie światowym, to ja mówię tak, taki rząd tworzą szefowie korporacji i pieniądze, które za nimi stoją.
Czy to są pieniądze takie, czy owakie? Jedni mówią hazarskie, drudzy mówią jeszcze inne. Nieważne, to mnie w ogóle nie interesuje. Ci, którzy skoncentrowali w swoich rękach kapitał, niebezpiecznie bawią się światem. Symbolem tego jest pan Soros i jego polityka. Tych ludzi trzeba zwyciężyć. My musimy ich zwyciężyć. My, czyli narody. Narody, wspólnoty. Panie redaktorze, można łowcę smoków spytać? Proszę. No to chciałem spytać, łowcę smoków. Że? Co? Pytanie dotyczy łowcy smoków, a ja jestem w niezręcznej sytuacji. Bo jestem jak kupiec, który zachwala swoje ciastka. Bardzo zręczna sytuacja. To jest... Niezręczna sytuacja, dlatego że za mnie powinny mówić te odcinki, które już się ukazały. Ukazało się 8 odcinków tego cyklu. Wydawało mi się, że to dopiero rozbieg, że będę dopiero nabierał pary i już miałem projekty różne ciekawe, a okazało się, że no, że telewizja tego już nie chce. No nie chce. No to nie chce, to nie ma. No. Może ktoś inny będzie chciał kiedyś. Kiedyś wrócę z tym cyklem, ale no na razie przerwa. Czy można zabrać głos? Pytania dwa, takie troszeczkę może obniżające poziom. Cofamy się do islamu, do VII wieku, do Mohameda. Kursują dwie opinie, bo chciałbym pana opinię słyszeć na ten temat, bo właśnie nie znam tej odpowiedzi. Że Mohamed był pedofilem, pytam się dlaczego. Ponieważ miał 3 żony, a trzecia miała 9 lat. Nie, miał to więcej żon. Więcej. To zwykły muzułmanin może mieć 4, a Mahomet miał chyba z 15. No, tylko umierały, bo to one umierały. To jest prawdopodobne. Ale naraz miał chyba 7. Z tego co pamiętam. A co do jego pedofilii, to... ale się pan rozmarzył. Ale jeszcze mam jedno pytanie, jeszcze gorsze. Co do jego pedofilii, to on rzeczywiście pojął Aiszę za żonę chyba w wieku 6 lat, a seks był w wieku 9. To była jego ukochana żona zresztą, ta Aisza. No, no takie mają standardy. No. Drugie pytanie z tej samej branży. To znaczy, niektórzy mówią, że muzułmanie, wyznawcy z ortodoksyjni islamu, są, znaczy mówię o mężczyznach, powyżej 50% homoseksualistami. Pytam się, dlaczego? Zna pan taniec basura? To znaczy, że prawda, oni się tam zbierają i chłopcy przebrani za dziewczynki tańczą, później sobie wybierają ich i korzystają z ich usług. Jest w Koranie wizja nie tylko dziewic, 72, o pięknych oczach, które usługują każdemu zbawionemu, ale także jest wizja chłopców, którzy są też piękni i chodzą. Nie wiem po co, ale są. Co do homoseksualizmu. Homoseksualizm na Bliskim Wschodzie często wynika z sytuacji, żony są bardzo drogie. Po prostu, żeby wyjść za mąż, to trzeba zawrzeć kontrakt. Znaczy nie wyjść, ożenić się. Trzeba zawrzeć kontrakt i mieć tam na przykład na 7 sukien bardzo wytwornych w Libii. Albo ileś tam wielbłądów w Egipcie. No różne są przeliczniki, ale trzeba zapłacić rodzinie tej narzeczonej. Więc młodzi, biedni chłopcy szukają możliwości rozładowania swojego libido w inny sposób, no i to się tak różnie tam odbywa. Ale w Arabii Saudyjskiej jedną z najbardziej wpływowych grup stanowią homoseksualiści. To jest ciekawe. Bo się o tym nie mówi. Więc homoseksualizm jest zwalczany. Znaczy w prawie szariatu nie jest zakazany homoseksualizm jako taki. Jest zakazane zgorszenie, które on powoduje. Czyli jeżeli dwóch mężczyzn robi ze sobą te takie dziwne rzeczy, to jeżeli ktoś to zobaczy, to jest to karane śmiercią. Bo jest to zgorszenie. No, sytuacja tworzy zgorszenie. Natomiast sam homoseksualizm, to różne szkoły, ale generalnie oni mają dziwny stosunek do homoseksualizmu. Taki...
nieortodoksyjny. Krótkie uzupełnienie, to znaczy to, co pan powiedział, jest okej. Tylko chciałem uzupełnić, bo pytałem się wielu Arabów, dlaczego nie masz czterech żon? Mówię, to jest bardzo drogie. A mówię, a w czym jest problem? Mówi tak, każdej, znaczy tej kandydatce na żonę muszę kupić złoto na ręce, tutaj bransolety, na palce, na każdy palec każdej ręki, bransolety na nogi, kolię złotą i to samo dla teściowej. I to razy cztery, to trzeba być bardzo bogaty. No to już, to są zwyczaje plemienne różne, prawda, bo to rzeczywiście w różnych plemionach różnie z tą teściową i tak dalej, ale rzeczywiście one lubią złoto i lubią się obwieszać złotem, to mąż musi mieć na to pieniądze. Mówi się, że inaczej jest w domach arabskich, że tam kobiety mają dużo do powiedzenia, że mężczyźni wcale tak nie dominują. Nie wiem, bo bywałem w różnych domach, jest różnie. Prawdą jest, że jest zwyczaj, że jak mężczyźni rozmawiają, to kobiety usługują przy stole i znikają. Proszę. Najpierw chciałam panu bardzo podziękować, że pan jest, że pan pisze i mówi. A teraz jest zupełnie inny temat. Przeczytam coś i bardzo będę prosiła pana o interpretację. Holokaust to dobrowolna ofiara świątynna, której żertwa była całkowicie spalona, znikała. Myślnik, ofiara składana przez wspólnotę w kulcie Bożej Opatrzności, spłacała dłużny i przyczyniała się do ekspiacji za grzechy, a zagłada to szoach. Dziękuję. To prawda. Proszę teraz powiedzieć dlaczego, bo nie umiał mi tego wytłumaczyć ani ksiądz, ani bardzo znany przewodnik Polski i za granicą, który powiedział, a wiesz co, a to właśnie wymyślił Żyd. Znaczy Shoah to rzeczywiście jest bliższe i to jest też tytuł filmu Claude'a Lanzmana takiego, który nas trochę też poniża, Shoah. A Holokaust? Holokaust został, ten termin został przeniesiony jako moment ustanowienia państwa Izrael przez syjonistów. Dla nich Holokaust stał się rodzajem religii, po prostu. I te wszystkie rocznice i to wszystko z tym związane jest tak stosowane. To jest lepiszcze, na którym trzyma się dużo grup w Izraelu. A teologicznie pani tego nie wyjaśnię, dlatego że jak ten ksiądz, no co ja pani mogę powiedzieć? No, nie jestem znawcą, nie jestem biblistą. To jest dla nich, a Holokaust dla nas. Holokaust, no to Finkelstein napisał Holocaust Industry, tak, tą słynną rzecz. No, coś w tym jest, no Żyd mógł to napisać, jakby to napisał ktoś z nas, no to byłoby gorzej, byśmy byli oskarżeni o antysemityzm. Ja bym chciał zadać jeszcze panu pytanie odnośnie tego, co może młode pokolenie zrobić po prostu w kraju dla Polski czy dla historii, jak się zaangażować. Tutaj oczywiście pomijając naukę, prawda? Dodatkowo. To powiem tak, co może młode pokolenie? Może zrobić karierę. I wtedy na przykład są dwie drogi kariery. Jedna to jest dostanie się do zagranicznej korporacji, nauczenie języków i wyjechanie gdzieś w świat. Albo tam na programie Erasmus czy innym, po prostu studiowanie i uczenie się. A druga droga kariery to jest dostanie się do młodzieżówki politycznej jakiejś partii, podlizywanie się ważnym politykom i potem wspięcie się na stołek. Mówię cynicznie. A teraz jest pytanie, jak zrobić karierę poza tymi modelami, tak? Pozytywnej. Tak, no.
Ja mam bardzo pozytywną odpowiedź. Ale to niech pani mi pomoże, bo ja się zastanawiam. Tak, więc ja mam, ponieważ George Weigel w ostatnim Gościu Niedzielnym napisał bardzo ciekawy mały felieton i rozpoczął go od przypomnienia sobie sprzed ponad 10 lat swojego wystąpienia w Unii Europejskiej, zaproszenia przez Unię Europejską i wygłosił tam wtedy ten referat, w którym mówił o demografii. I krótko już nie rozwijając tego, prawda, ta Europa, która w tej chwili się poddaje, sama podnosi ręce do góry, prawda, demografia. I napisał bardzo ciekawą rzecz, która mnie zaskoczyła. Z 7 państw założycielskich Unii Europejskiej, z 7, 6 przywódcy są bezdzietni. To jest odpowiedź dla młodego pokolenia. Demografia 500+ i poprawić to 500+. O, to mi to tak. Bardzo mi pani pomogła, dlatego że demografia to też powrót do wartości rodzinnych, do odbudowy takiej podstawowej tkanki społeczeństwa, tego co społeczeństwo zakorzenia, czyli rodziny. Rzeczywiście, jeżeli młode pokolenie zwróci się w tą stronę, czyli zrezygnuje z tego, o czym mówiłem, z kariery, tak? Z tego bożka kariery, że muszę do 30 mieć świetny samochód, do 40 muszę być dyrektorem w ważnej korporacji i taki plan na życie. W wieku 29 zdarza się pierwszy zawał serca i okazuje się, że dystans, wszystko inaczej. Skończyło się. Ale dopóki się sprężamy, no to tak biegniemy. Wydaje mi się, że rzeczywiście wyhamowanie, spojrzenie wokół i budowa rodziny, to jest najlepsza kariera chyba. Natalia Niemen śpiewa taką bardzo ładną piosenkę, że jestem mamą, to moja kariera. Wydaje mi się, że to jest znakomite i trochę w Polsce się zmienia i ruszyła ta demografia, wydaje mi się trochę. 500+ mimo wszystko coś robi, ale to jeszcze mało. Druga rzecz to wyzwolenie się spod nacisku autorytetów starszego pokolenia. Przestańcie oglądać się na nas wszystkich starszych, którzy bajdurzą, gadają i już wiele nie wymyślą. To, co my mówimy, że jest niemożliwe, wyzróbcie po prostu i róbcie sami swoje organizacje, sami swoje cele wymyślajcie. Jesteście wykształceni lepiej od nas, znacie języki, znacie świat. To będzie wasz kraj za chwilę, no już tylko wasz. To umeblujcie go dla siebie i dla swoich dzieci. Ja nie mam recepty żadnej gotowej.